Widz telewizji Tetka zauważył, że system informacyjny na dworcu autobusowym węzła transportowego wymaga naprawy. Od wielu miesięcy nie działa duży telebim, blisko połowa monitorów na peronach nie działa, bądź jest zdjęta. Tczewianin twierdzi również, że jeden biletomat na całe miasto to za mało. O wyjaśnienia w tej sprawie poprosiliśmy dyrektora Zakładu Usług Komunalnych Przemysława Boleskiego. Zintegrowany węzeł transportowy to inwestycja, z której tczewski samorząd może być dumny. Wielokrotnie nagradzana w konkursach krajowych i wojewódzkich przez urbanistów, także prezydenta Rzeczypospolitej, jako nowoczesna przestrzeń funkcjonalna, gdzie łączą się różne rodzaje transportu: kolejowy, autobusowy, miejski i pozamiejski, samochodowy i rowerowy. Elementami tej przestrzeni są dworzec autobusowy, układ drogowy z tunelem, wielki parking oraz system informacyjny. Jeden z mieszkańców Tczewa zauważył, że właśnie system informacyjny szwankuje. Uważa, że należy przywrócić jego funkcjonalność. Za utrzymanie węzła odpowiedzialny jest Zakład Usług Komunalnych. Dyrektora tczewskiego ZUK-u Przemysława Boleskiego zapytaliśmy o problemy związane z systemem informacyjnym, czyli nieczynne monitory informacyjne na peronach i niedziałający telebim. Łącznie jest tu 12 takich stanowisk, z czego aż 5 jest po prostu nieczynnych. Nie ma żadnych monitorów, ekranów na tych stanowiskach. No i nie wszystkie z tych, które są, to działają. To nie jest taki jednorazowy problem, ponieważ to odbiorca widzi tylko sam wyświetlacz. Natomiast cały bardziej złożony problem to jest system oprogramowania, który ma współpracować i działać. My nad tym pracujemy, a to wszystko jest związane też z kosztami. Jak, żeby coś przybliżyć, powiedzieć, taki jeden wyświetlacz, który by informował i współgrał z systemem, to jest rząd wielkości 30 paru tysięcy złotych. Infrastruktura już ma swoje lata i my teraz wystąpiliśmy też do budżetu na przyszły rok, jakie środki, żeby mieć. Będziemy sukcesywnie to naprawiać i teraz pracujemy, bo pracujemy nad wyborem tak naprawdę systemu, który dawny system jest, już firma, która to dostarczała w momencie rozbudowy dworca, w ogóle na tych systemach nie pracuje. W jednym roku nie uda nam się wszystkich wyświetlaczy powymieniać, chyba że się znajdą wolne środki, o które my, pan prezydent powie, że możemy zawnioskować, złożyć i powymieniać wszystkie wyświetlacze. Natomiast to się rozbija też o pieniądze, ale nad tym pracujemy. Dlaczego telebim, który jest ozdobą tak naprawdę i dużą inwestycją tego całego miejsca, węzła transportowego, no od dawna jest nieczynny? Miasta, gminy dostały rozporządzenie, żeby wykazać na wprost i wprowadzić oszczędność 10% w tym roku, już nadchodzącym 10% oszczędności na energii, gdzie zostały wprowadzone oszczędności. Telebim jest strasznie energochłonnym urządzeniem. On był też budowany w momencie budowania dworca. Technologie tam zastosowane i urządzenia, które są raz, że już wysłużone, dwa, awaryjne. Teraz też jest w trakcie naprawy. Trzeba powiedzieć, że tam jest parę kilometrów kabli. To nie jest na półprzewodnikach urządzenie, tylko na kablach, przewodach. I jest stopień skomplikowania nawet niby prymitywnego urządzenia, naprawienia jest dość utrudniony. Pewne zapisy, ustalenia tego funkcjonowania telebimu, informacji pozamiejskich, takich związanych z miastem, nie można komercyjnie używać tego telebimu do tych celów. Dyrektor ZUK potwierdził, że samorząd poszukiwał zewnętrznego operatora, który zainwestowałby w zakup i instalację swojego telebimu. Na nowym telebimie pojawiałyby się informacje miejskie, jak i komercyjne. Ostatecznie jednak żadna firma na to się nie zdecydowała. Może warto się zastanowić nad wymianą na nowocześniejszy, taki, który mniej prądu też zużywa. Oczywiście są nowe technologie. Taka rzecz też by była przydatna, tylko teraz pytanie, w którym kierunku pójść i też znając budżet miasta i wydatki, jakie są i potrzeby, które są bardziej nagłące niż to, a taki rząd wielkości takiego urządzenia, to nie jest 50 czy 100 tysięcy, to jest w granicach miliona złotych takie urządzenie. I czy taki milion tutaj, czy są potrzeby niejednokrotnie dużo bardziej istotne niż taki telebim? W jednym z kolejnych magazynów Nasz Tczew wrócimy do tematu węzła transportowego i biletomatów w naszym mieście.